Dobra. Dzień dobry, witamy w Studio Espresso. Dziś Studio Espresso nietypowo, bo w klubie muzycznym Level jesteśmy w Świdnicy. Praktycznie znajdujemy się dwa piętra pod ziemią w piwnicach, a naszym gościem Studio Espresso jest Jan Nowicki, czyli DJ Nowicki. Witam. To jest osoba, która kiedy ja jeszcze chodziłem w pieluchach, grała już muzykę, więc bardzo nietypowe Studio Espresso, bo znajdujemy się przy konsoli DJ-skiej, bo dzisiaj będzie właśnie o muzyce klubowej i o osobie, która, można powiedzieć, zjadła zęby na muzyce klubowej. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Powiedz mi tak na początek, kiedy zaczęła się ta pasja, kiedy zacząłeś w ogóle myśleć na tym, żeby tworzyć muzykę i grać muzykę na dyskotekach, imprezach? Tworzenie muzyki to może za duże słowo. Ja ją gram, przedstawiam utwory, które tworzą artyści, ale to było tak naprawdę w 1985 roku, kiedy kończyłem szkołę podstawową i była okazja zagrania w klubie, który lekko podupadał i tam zaproponowano mi, że jeżeli postawisz ten klub na nogi, zrobisz takie i takie pieniądze, ale to mi bardziej chodziło o wyzwanie, że czy sobie poradzę, wtedy nie było internetu, nie było tak łatwo, jeżeli chodzi o muzykę, tak jak teraz w chwili obecnej, no bo naprawdę trzeba było się nabiegać, kupowanie gdzieś płyt, kaset w Empiku. Winyli też wtedy? Oczywiście, no jak najbardziej, no przede wszystkim tak. płyty winylowe i ewentualnie zgrywanie czegokolwiek na kasety magnetofonowe lub szpulowe, bo jeszcze ze szpuli jeszcze też grywałem swojego czasu. To takie duże, nie wiem czy wszyscy wiedzą, jest z jednej strony, z drugiej strony szpula, taśma przechodziła i z tego się też grało. A powiedz mi, bo teraz stoimy właśnie przed konsolą DJ-ską, jest to urządzenie, czy jest to trudne, czy łatwe w obsłudze i dlaczego na przykład właśnie mamy lewą i prawą stronę, żeby zachować ciągłość muzyki, czy to polega? To polega na tym, że z jednej strony jest jeden dek, z drugiej jest drugi dek. To jest CD, tak? Nie, to już jest kontroler podłączony pod komputer. Aha. W chwili obecnej no wszystko poszło tak do przodu, że kiedyś nosiliśmy ilości potężne płyt winylowych, czy płyt kompaktowych. W tej chwili jest to niepotrzebne, wystarczy laptop lub pendrive i tam jest wszystko. Jest to duże ułatwienie naprawdę, no bo już nie musisz naprawdę targać samochodu dużego z płytami. Masz tylko słuchawki i A jak się szykuje, żeby na przykład była impreza udana, czy jakaś impreza tematyczna? Ile trwa czasu przygotowanie takiej imprezy? Jak się szykuje DJ, żeby zagrać na imprezie? Rezydent albo DJ, który grywa w klubach co piątek i sobotę, moim zdaniem powinien już o tym myśleć, schodząc z konsoli w sobotę. Cały tydzień trzeba pracować. Cały tydzień pracujemy na to, żeby impreza w klubie, w dyskotece, czy nawet grając wesele, no bo przecież no, są też tacy DJ-e i tym się zajmują i z tego mają dobre pieniądze. I to jest dosyć popularne w chwili obecnej, bo DJ nie zafałszuje. Orkiestra czasami, jak będzie za dużo alkoholu, no to niestety zagra raz tak, raz lepiej, raz gorzej. DJ powinien się przygotowywać praktycznie cały tydzień, bo w ciągu tygodnia wychodzi bardzo dużo muzyki, zwłaszcza teraz, gdzie mamy tej muzyki strasznie dużo w internecie, no bo praktycznie co tydzień wychodzą takie ilości tych utworów, że ogarnąć w różnych stylach, oj, naprawdę trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. A powiedz mi, bo też grywałeś na większych takich, powiedzmy, imprezach plenerowych dla mieszkańców Stara Kopalnia. Jak się przygotować osobno na, czy to jest duża różnica przygotować muzykę na dyskotekę, a przygotować muzykę, która wpadnie ucho szerszej publiczności, która jest właśnie na takiej imprezie jakiejś plenerowej? Jest różnica. Wydaje mi się, że jest. No, w klubie nie możemy grać muzyki, w takim małym klubie na przykład, jak jesteśmy dziś tutaj. No, nie powinno się grać muzyki trensowej, bo ta muzyka potrzebuje przestrzeni, żeby się rozbiec. Tutaj możemy grać utwory klubowe, dyskotekowe. A masz jakieś swoje takie wzorce, nie wiem, typu jakieś Guru, ATB i tak dalej? Czy kierujesz się własną intuicją? Nie, kieruję się własnym gustem, to co mi się podoba. Nawet nie przywiązuję, prawdę mówiąc, wagi do tego, kto wykonuje ten dany utwór. Naprawdę. Niektórzy DJ-e strzelają mi to czasami nazwiskami, bo ja to, tamto. Nie, mi się po prostu on podoba, albo mi się on nie podoba ten numer. Czyli musi mieć to w sobie to coś. Musi mieć to coś, co by mnie poruszyło. Jeżeli mnie poruszy, ja sobie robię na przykład taką tracklistę. I zbieram w ciągu tygodnia, powiedzmy, 20 utworów, które wydaje mi się, że są fajne. No i gram je.
czasie imprezy, piątek lub sobotę, gramy te utwory i teraz widzę, czy jednak z tych 20 przejdą wszystkie, czyli ludzie zareagują pozytywnie na nie, czy przejdzie tylko 10. Jeżeli przychodzi 10, to do tamtych 20 pozostałych już nawet nie zaglądam na nich. A czy zdarzały ci się takie imprezy, że grasz utwór, a nagle sala pusta, nie chcą tańczyć? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I co wtedy? Zmieniamy utwór? Nie czekam do końca. Nigdy nie czekam do końca, żeby ludzi, wiesz, zamęczyć, bo później to źle odbierają też goście, że no Jezu, co on gra? Czy disco polo w klubach jest popularne? Jest popularne i nie możemy bronić się od tej muzyki. Wiadomo, że niektórzy DJ-e, którzy grają muzykę naprawdę taką klubową, czyli no technicznie, bardzo technicznie, no nie zagrają takiej muzyki. Broń Boże w ogóle, żeby grali coś takiego, ale w klubach, w dyskotekach jest to bardzo popularne, no nie ma się co oszukiwać, no, to jest muzyka, tak jak się mówi, łatwa, lekka i przyjemna, no i trudno po prostu, żeby jej nie grać. Zawsze na dyskotece może się trafić taki... No, oczywiście, że tak i no, nie ma się co przed tym bronić, w dużych klubach, ja teraz nie będę wymieniał ich nazw, ale po prostu to się gra wszędzie. Wiadomo, że trzeba ograniczyć to jakoś, wyważyć, żeby nie było tego za dużo. No bo wtedy zrobi się klub naprawdę taki typowo disco-polowy. Czy jest jakaś, nie wiem, szkoła dla DJ-ów albo jeden od drugiego się uczy, żeby... Myślę, że DJ to powinien się chyba edukować cały czas. DJ się powinien całe życie edukować. Ja jak zaczynałem, to nie było takie proste. No, jak chciałeś grać w klubie w 85 roku, to ja w 87 byłem na kursie DJ-skim, który trzeba było sobie odnawiać co rok, czy nie, wtedy chyba było co dwa lata, już naprawdę nie pamiętam, nie chcę teraz wymyślać, ale trzeba było sobie go odnowić. I tam naprawdę trzeba było mieć dosyć dużą wiedzę na temat muzyki wszelakiej, od poważnej po heavy metal i nawet trzeba było umieć tańczyć. Dużo masz płytotekę? W tej chwili wyprzedałem się już jakiś czas temu, bo żona moja kochana stwierdziła, że chłopie, co ty robisz? Myśmy w domu mieli po prostu setki, tysiące płyt kompaktowych. No, nie było się gdzieś tym zmieścić. W tej chwili gdzieś to tam mam w piwnicy pochowane. Nawet nie zaglądam do tego, bo no to jest tak proste ja teraz. Ja mam osobiście płyty, ja mam sentyment. Nie masz sentymentu do płyt? No już nie, po prostu tak miałem czasami zżarte paznokcie, palce od przeszukiwania tych wszystkich płyt, że miałem ich serdecznie dosyć. A powiedz, a nie byłby fajnym pomysłem zrobić to jako wystrój wnętrza na przykład w klubie? Część tych płyt jako właśnie taka płytoteka, która stoi w klubie i każdy może ją zobaczyć? Myślę, że nawet by nie wiedzieli, co to jest. Tak? Naprawdę, czasami się zastanawiam. Czyli tak odległe masz kolekcje, tak dalej. Tak. No, naprawdę, jest tyle płyt w domu, rzeczy, które czasami już nie można znaleźć w internecie. Wiem, że gdzieś to mam w swojej płytotece, gdzieś tam w piwnicy schowane, ale no nie chce mi się po prostu tego szukać, bo jest tego tak dużo, że nie. No. Muzyką zaraziłeś rodzinę, tak? Z tego co tak, wiem. Tak, tak. Obydwie córki zajmuje się muzyką. Starsza żyje w tej chwili z muzyki, razem ze swoim mężem tworzą muzykę, aranżują. Starsza córka jest wokalistką, młodsza poszła w jej ślady, teraz studiuje w szkole jazzowej, chyba gdzieś w Krakowie. No też jest wokalistką, ale powiem szczerze, że głosy mają, no nie to, że to córki, ale naprawdę wybitnie uzdolnione. To bardzo dobrze, że rodzina, że tak powiem, w kręgach muzycznych się... Rodzina w kręgach muzycznych, żona nie, ale kibicuje i mi, i córkom, jeździmy na koncerty, razem też jeździmy na koncerty. Lubisz gotować? Lubię gotować, tak, to żadna tajemnica, że pracowałem kiedyś w różnych knajpach, restauracjach. Ale to dobrze, bo łączysz jakby dwie pasje. Z jednej strony muzyka, z drugiej strony chyba potrafisz coś dobrego dla swoich i bliskich i znajomych zrobić, tak? Oczywiście, że tak. Powiem ci tak, jak pracowałem jeszcze swojego czasu w jakiejś tam restauracji, było widać na przykład, że goście, którzy przychodzą do mnie coś zjeść, za dwie godziny widziałem ich w klubie. Aha. Czyli najpierw przyszli się posilić do mnie, a później przychodzili do klubu posłuchać to co gram. Fajnie, że wiesz, ludzie poznają się na ulicy, przybijają ci piątkę, machają ci. Jest to fajne, przyjemne. No. Miło być DJ-em, naprawdę, bo cały czas pracuję z ludźmi, chyba by nie potrafił robić już czegoś innego. Rok temu stwierdziłem i dlatego też odszedłem z klubu Infinity, że nie, to już jest koniec, już po prostu miałem tak serdecznie dosyć tego, ponad 30 lat grania. Dobrze, to teraz na koniec, jakbyśmy już tak powoli się zbliżali do końca, powiedz, bo już tyle lat jesteś w muzyce, czy
gusta muzyczne twoich, powiem, gości, osób bawiących się na imprezach zmieniają się z czasem, czy ci nowi, którzy przychodzą, mają zupełnie inny gust muzyczny, czy jednak potrafisz jakiś, że tak powiem, retro przebój wprowadzić, i który zawsze będzie żywy, zawsze będzie dobrą muzyką na każdą imprezę? Dobrze powiedziałeś właśnie, przeboje retro. Są numery, które są nieśmiertelne. Gram je od 20 lat, chociaż gram już od 85 roku. I naprawdę są utwory, które są nieśmiertelne. No, można byłoby wymienić co najmniej kilka, które młodzież 17-letnia czy 18-letnia, jak usłyszy, wow, jest szał. I chyba zarazili się od starszych kolegów, od DJ, którzy też grywają te numery. Bo to są tak zwane hity, które trzeba grać. No. A jakiś tytuł wymieniłbyś, który taki... Nawet Delirium Silence, taki utwór. No to przecież nie sposób, żeby ktoś go nie znał. Czy teraz bardzo popularne jest takie retro, czyli białe rękawiczki i tak dalej. DJ Bass, André Michel, taki tak, jest utwór. Tak. No to przecież jest szaleństwo i to od wielu, wielu, wielu lat. I myślę, że to się jeszcze długo nie zmieni. A typu takie lata 80, Modern Talking? Nie, no przecież teraz tak, jeżeli grasz Modern Talking, wiadomo, że wychodzą nowe wersje, nowe remiksy w dalszym ciągu. W dalszym ciągu Dr. Alban, czy właśnie Modern Talking. I to chyba też bawią się przy tym ludzie, którzy nawet tej muzyki od dziecka nie łyknęli. Nie łyknęli, nie znają, ale jednak gdzieś tam mama, brat, siostra gdzieś tam tego słuchali. Teraz jest naprawdę bardzo dużo muzyki. Kiedyś muzyka była zupełnie inna, była, wydaje mi się, że może nie lepsza, ale taka bardziej wyraźniejsza. Ten głos byłby tak bardziej, no, lepiej było go słychać po prostu. Teraz jest więcej chyba elektroniki, tak? Więcej elektroniki. Źle wspominam lata 90. Wydaje mi się, że były słabe, jeżeli chodzi o muzykę. Mało było wykonawców, ta jakość muzyki, dynamika była... Że więcej było show, więcej PR-u takich, można powiedzieć. Ta muzyka była za szybka, jak dla mnie tam 140 bitów, to wychodziło no, strasznie szybko. Ciężko się dograło i przede wszystkim naprawdę akustycznie fatalnie to brzmiało wtedy, ale przyszły lata 2000, nowe brzmienie, elektronika. Teraz muzyka jest naprawdę świetna. Poziom muzyki jest rewelacyjny, brzmienie, no sam sprzęt, który teraz jest, wydaje mi się, że trzeba dużo uwagę przykładać do sprzętu. Tak już kończąc, masz jeszcze jakąś starą konsolę, jakieś urządzenie, które jest DJ-skie, ale nie takie nowoczesne jak to, tylko takie, że tak powiem, zabytkowe? Nie, już nie, pozbyłem się tego, chociaż teraz żałuję, że mógłbym mieć parę takich gadżetów jeszcze w domu, no ale gdzie to postawić wszystko? Ja mam i żona mnie goni, ja mam starą wieżę Diory. No i tak, i to brzmienie było naprawdę rewelacyjne. Diora, Radmor swojego czasu. Tak. I na przykład nie mam zamiaru się tego pozbyć, a żona z kolei mówi, że zagraca miejsce, tak? Ale tak jak mówię, no nie, czy ty też masz taki właśnie sentyment do starych urządzeń? Oczywiście, że mam. Jak czasami popatrzę sobie na magnetofon kasetowy, to sobie tak przypomnę, jejku, ile ja musiałem się naprzewijać tych kaset na ołówek, pozaznaczać sobie. Wyobrażam sobie, że grałem w dyskotece, bo to wtedy nie było klubu, tylko dyskoteki. Nasi widzowie, jak nie wiedzą, co to kaseta i ołówek, to sobie wygooglują. Tak, takie malutkie dziadostwo, co się kręciło. I poukładane kasetki i przygotowane, że tutaj jeden utwór, tu drugi, tu trzeci. I tylko się zmieniało, cyk, cyk, cyk. No, było przyjemnie. Dziękujemy bardzo, dziękuję Ci za rozmowę. Naszym gościem był Jan Nowicki, czyli DJ Nowicki, a znajdujemy się dzisiaj przy konsoli DJ-skiej w klubie Level w Świdnicy. Jeszcze raz Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.